Genialna władczyni, której rządy umocniły Rosję w roli europejskiego imperium? I ta sama, której ponad trzy dekady panowania oznaczały koniec Rzeczypospolitej. Polityczna wizjonerka, czy wyuzdana i bezwzględna Caryca, otaczająca się kręgiem uległych faworytów, Katarzyna Wielka, urodzona w Szczecinie Niemka, na którą dziś musimy spojrzeć bez uprzedzeń jako fenomen polityczny dawnych wieków. Kobieta bez zahamowań i bez kompleksów. Dziś o jednej z najskuteczniejszych na nasze nieszczęście monarchin w historii Europy. Z tej strony Cezary Korycki, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Muzeum Historii Polski z serii Inne historie Polski. Część pierwsza: Petersburskie Gry o Tron. W tym odcinku innych historii Polski będziemy gościć profesor Zofię Zielińską, wybitną badaczkę XVIII wieku, która co ciekawe, jako jedyna z niewielu naszych uczonych miała dostęp do archiwów w Moskwie. Jest autorką wielu książek, w tym najnowszej Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bohaterką naszej rozmowy będzie Katarzyna Wielka i umówiliśmy się, że postaramy się przedstawić tę postać nie tylko w kontekście naszej historii, ale jako, czyli jako tą główną archi architekt upadku Rzeczypospolitej, ale bardziej w szerszej roli, którą odegrała w historii Rosji i w historii Europy. Ale zacznijmy trochę od początku, bo to nietypowe, iż tak znacząca monarchini nie, nie pochodziła z żadnego z wielkich europejskich rodów, w międzyczasie w sumie zorientowałem się, że to Pani imienniczka. Ale kim była Sophie Frederike, Auguste von Anhalt- Zerbst, Rod, rod Anhalt-Zerbst to jeden z niemieckich rodów drobnych książąt, władców Szczecina, ale de facto to był ród zależny od Fryderyka Wielkiego, od Prus. Zaletą Katarzyny II, późniejszej, a w tej chwili coraz częściej zwanej Wielką, jest to, że wyniosła ze Szczecina jednak jako czternastoletnia dziewczyna to już wówczas oznaczało dojrzałość, znajomość Europy oczywiście znajomość języków ale znajomość Europy, znajomość świata zachodniego i mogła to spożytkować dla swojej nowej ojczyzny Rosji. W 1744 roku, gdy przyjechała do Rosji, została żoną następcy tronu Piotra Aleksejewicza. On też, nie pocho on te on też pochodził z niemieckiej dynastii, przecież, no ale został adoptowany i jako Romanow figuruje. I okazała się od razu osobą bardzo pojętną, chłonną na rosyjską tradycję. Oczywiście przyjęła prawosławie jako Jekaterina Aleksejewna. No a z czasem okazała się człowiekiem tyleż niezwykle bezwzględnym, co zdolnym i znakomitym politykiem. To, po to z polskiego punktu widzenia mówi się ciężko, ale z rosyjskiego punktu widzenia takim politykiem była. No pozwoliła sobie w dwudziestolecie panowania wznieść ten piękny pomnik Piotrowi Wielkiemu oferowany, Petro Primo, Katarina II, czyli Piotrowi I, Katarzyna II, zważywszy jaką legendą był w Rosji Piotr I, Piotr Wielki, no, nie każdy mógłby sobie na to pozwolić, a to się wydawało już wówczas po 20 latach jej panowania w pełni uzasadnione. Dwoje wybitnych władców. Trzeba to jednak przyznać, że tak młoda kobieta poradziła sobie jednak na tym bezwzględnym rosyjskim dworze. Ale teraz może przenieśmy się w czas XVIII wieku i posłuchajmy, jak wyglądała Katarzyna Wielka. Ruska caryca posiada wzrost wyższy niż średni. Zbudowana proporcjonalnie i zgrabnie, choć objawia skłonność do otyłości. Cera jej ładna, choć ozdabia ją różem, na wzór kobiet swego państwa. Usta ładnie zakreślone, zęby prześliczne. W niebieskich oczach wyraz ciekawości, lecz nie na tyle silny, żeby nazwać go inkwizytorskim i nie tak nieprzyjemny, jak u człowieka nieufnego. Rysy twarzy prawidłowe i przyjemne. Ogólne wrażenie takie, że nie można stanowczo stwierdzić, że jest to twarz męska, lecz jednocześnie nie można nazwać jej kobiecą. Dokładnie 280 lat temu, w roku 1744, Zofia staje się Katarzyną Aleksiejewną. Mówiła pani profesor wcześniej, że jej mąż także miał niemieckie korzenie. Czy to jest jakiś niemiecki zwrot w historii Rosji? Car Piotr III jest holsztyńczykiem. I cała świta, dworzanie w Petersburgu, to też są Niemcy. To jest ja Holstein-Gottorp. Ale przecież Piotr sprowadzał Niemców w, w, w dużej skali, Piotr Wielki. Przecież kierownikiem polityki zagranicznej od Piotra do Anny, nie? do Elżbiety wręcz, do... Początków lat 40. był Heinrich, Os Heinrich Johann Ostermann, czyli Andrzej Iwanowicz Ost Ostermann, który pisał po niemiecku, ale znakomicie rozumiał Rosję i znakomicie tę politykę rosyjską, tą polityką rosyjską kierował. Rosja była otwarta na cudzoziemców. Ci z nich, którzy przyjęli prawosławie, robili wielkie kariery na wysokich urzędach, ale. W wojsku nie trzeba było prawosławia przyjmować, żeby odegrać rolę. I w 1733 roku zakłócona polska elekcja była przez Burcharda Christofa Mnicha, Przecież też niemieckie nazwisko, prawda? I też nie mówił po rosyjsku. Niemcy odegrali znakomitą, bardzo ważną rolę w rozwoju mocarstwowej Rosji od początku pierwszej połowy XVIII wieku. Opowiedzmy troszkę o naturze małżeństwa. Katarzyny z Piotrem, bo delikatnie rzecz mówiąc, ten związek był dość niefortunny i dość niefortunny był koniec męża. Z punktu widzenia Katarzyny II może nie był taki niefortunny, bo wszyscy widzieli, że Piotr nie dorasta intelektualnie swojej żonie. Widziała to także imperatorowa Elżbieta, która go adoptowała i przeznaczyła do tronu. No, ale było już za późno, gdy to odkryła. To był człowiek upośledzony umysłowo. Jego zabawy to polegały na zabawach żołnierzyków i, i na zabawach z kobietami, z którymi... W związku z tym żonie pozwalał też na różne romanse, ale widać było, że to jest nie tylko człowiek bardzo ograniczony, ale fanatyk Fryderyka Wielkiego, władcy Prus, a w czasach, kiedy on się przygotowywał do tronu, no, była wielka wojna siedmioletnia, wojna siedmioletnia, niewielka, jest w historiografii nazwana, 1756 63 kiedy Rosja odgrywała czołową rolę w tej wojnie. I śmierć Elżbiety Piotrówny 5 stycznia 1762 roku i objęcie tronu przez Piotra III oznaczało, oznaczały separatystyczny pokój i wycofanie się Rosji z tej wojny oraz podpisanie pokoju ale jeszcze nie ratyfikowanie nie tylko pokoju, ale przymierza rosyjsko pruskiego, to przymierze nie było jeszcze ratyfikowane i nie zdążyło wejść w życie, kiedy Piotr został usunięty z tronu przez oburzonych jego polityką Rosjan pod kierunkiem własnej małżonki. No właśnie to jest ciekawe, że koniec Piotra przypominał koniec wielu innych rosyjskich władców. Czyli jakaś intryga i finalnie... Śmierć, bo każdy, kto staje na drodze ambitnemu władcy, czy ambitnemu człowiekowi dążącemu do władzy, no, staje się wrogiem. W 1964 roku Katarzyna zamordowała Iwana VI, który był potencjalnym następcą tronu, przecież przed, przed jej oczywiście panowaniem. I który był dzieckiem, jak umarła Elżbieta, przepraszam, jak umarła cesarzowa Anna, i y, oczekiwał na tron, ale no, nie doczekał się. Ten zamach stanu Katarzyny był przygotowywany nie tylko przez nią samą, to cały spisek elity rosyjskiej powstał na, y, wobec faktu, że Piotr, jak się wydaje, prowadził politykę dla Rosji niedopuszczalną rosyjska elita była sprzyjała na ogół Prusom wycofanie się z wojny to nie, był tylko, to nie było tylko widzimy się Piotra, ale za tym stała cała elita wojskowa ale jednak takie zbliżenie z Prusami na pruskich warunkach nikomu nie opowiadało Katarzyna zresztą rychło zawarła sojusz z Fryderykiem II Część druga uległy kochanek z Warszawy Katarzyna II, która umieściła Stanisława na tronie, nie tylko utrzymuje go na nim, ale roztacza swą macierzyńską opiekę nad każdym skrawkiem jego okrojonego królestwa. Gdyby posiadał tęgi i bystry umysł, gdyby łączył gospodarność z talentem politycznym, a umiejętność podejmowania decyzji z energią w działaniu, potrafiłby może uchronić Polskę przed całkowitą ruiną. Nathaniel William Ruxhall, słynny brytyjski dyplomata, widać, że miał słuszną, ciekawą diagnozę relacji polskiego króla i rosyjskiej Carycy. Wiemy, że znali się długo, znali się od młodości, na długo przed objęciem tych najważniejszych zaszczytów. Wiemy też, że Caryca miała udział w osadzeniu Stanisława Augusta na tronie Rzeczypospolitej. Ale tak naprawdę, czy dziś w trochę szerszym, popularnym odbiorze, wyolbrzmiamy jakieś znaczenie, jakie Stanisław August mógł mieć dla Katarzyny? Bo to jest takie powtarzające się hasło w wielu komentarzach, także pewnie pod materiałami związanymi ze Stanisławem Augustem, że to był król, polski król, był kochankiem rosyjskiej carycy i dlatego te wszystkie nieszczęścia na nas spadły. W 1733 roku 12,5 tysiąca elektorów wybrało Stanisława Leszczyńskiego. Wkroczył, wkroczył Korpus Mnicha 30-35 tysięczny i w ciągu dwuletniej wojny pokonał Polskie Pospolite Ruszenie i Wojsko Regularne i narzuciła nam wówczas Imperatorowa Anna Augusta III. Po tym wydarzeniu każdy w Europie rozumiał, że także następny polski król będzie władcą z rosyjskiej łaski. To, że został Stanisław Antoni Poniatowski tylko w niewielkim stopniu wynikało z tego, że znała go Katarzyna II. Znała go, ale i on ją znał trochę. To znaczy, trzeba powiedzieć, że ten romans, jaki miał miejsce w latach 1755-58, kiedy Stanisław Antoni był w Petersburgu, był nie tak jednostronny, jak go przedstawia historiografia. To Stanisławowi Antoniemu Poniatowskiemu Katarzyna zawdzięcza znajomość. Luminarzy europejskiej filozofii, tak zwanych filozofów, literatów zachodnich, i z nim przez wiele godzin dyskutowała o tym, czym jest oświecenie i jak oświecony władca powinien rządzić. Oczywiście w swojej autobiografii nie zająknęła się na temat tej szkoły, którą. O znakomicie wykształconego Stanisława Antoniego Poniatowskiego otrzymała, bo, się, bo pozowała na self-made woman, ale tak było. Jemu zawdzięcza szlif europejski. E, można by też sprostować, pan redaktor czytał tutaj opinię o powierzchowności Katarzyny. Jakby się przeczytało pamiętniki Stanisława Augusta, to była to piękna kobieta. Nie wzięłam ze sobą tego, tej książki, ale można by zajrzeć i zacytować. Jest to tłumaczone na polski. Ale naprawdę trzy elementy przesądziły o tym, że Katarzyna postawiła na Stanisława Antoniego Poniatowskiego. Po pierwsze, sądziła, że będzie posłuszny, to nazywała rzekom Wenabel, to znaczy właściwy człowiek bo znała go i wiedziała, że argumenty racjonalne do niego przemawiają i właśnie tak sądziła, że będzie posłuszny. Po drugie, nie należał do żadnej dynastii europejskiej, to znaczy Polska pod jego rządami nadal będzie izolowana w Europie. Po trzecie, jest to człowiek, który nawet we własnym kraju ma względnie słabą pozycję, bo nie on jest przywódcą stronnictwa, na którym będzie się opierał, czyli familii, tylko jego wujowie, czartoryscy. I te trzy elementy Katarzyna bardzo wyraźnie wypisała w październiku 1763 roku do Fryderyka II, którego pomocy na elekcji oczekiwała i z którym negocjowała już alianz zawarty w kwietniu 1764. To nie były elementy związane z romansem. Już dawno, w 1763 roku, miała Katarzyna następców króla, to już było 5 lat po jego wyjeździe z Petersburga przecież. I to były racjonalne z punktu widzenia rosyjskich celów politycznych elementy. A jak racjonalne, to pokazywała instrukcja, którą imperatorowa przekazała na. Okres bez swoim dwóm posłom w Polsce, Hermanowi Kaiserlingowi i Nikolajowi Repninowi, nie boliczyła, że podporządkuje sobie Polskę znacznie silniej niż to było nawet za Elżbiety. A czy ta znajomość z kolei dla Stanisława Augusta Poniatowskiego miała jakieś znaczenie? W następnym odcinku będziemy rozmawiali o ostatnich latach Rzeczypospolitej. Natomiast tutaj chciałbym zadać to pytanie: Czy król był w jakiś sposób oczarowany Katarzyną? Myślał, że może liczyć na jej jakiekolwiek względy. Zdaje się, że tak. Chciał tak myśleć, ale najpóźniej w maju 1764 roku, to jest data ostatniego listu, na który nie dostał odpowiedzi, zdał sobie sprawę i mamy tego rozliczne potem dowody, że dla Kadarzyny nie jest niczym i że jest to zupełnie inny człowiek niż on sobie wyobrażał. Owszem, on pisze, że gdzieś na przełomie stycznia i lutego 1764, elekcja odbyła się we wrześniu dopiero, 1964 roku, Kaiserling zadał mu, ambasador Kaiserling zadał mu pytanie, czy uważa, że on powinien się naprawdę starać per et nefas o tron, czy też mógłby ten tron objąć jego stryj, książę August Czartoryski. I jednym z motywów króla, on pisze, że nawet zasadniczym, było to, że sądził, że jeśli będzie miał koronę na głowie, to ma szansę kiedyś poślubić Katarzynę. Jeśli nie zostanie królem, to nigdy takiej szansy nie ma, ale to jest najpóźniej luty 64, a najpóźniej w maju król już nie miał żadnych złudzeń, że nie jest niczym dla Katarzyny. Nie zdawał sobie jeszcze sprawy, ale nie zdawali sobie z tego sprawy także znacznie bardziej politycznie doświadczeni jego wujowie czartoryscy, jakie cele Katarzyna wobec Polski ma. Cele były jasne, cele były konkretne i cele zostały w końcu zrealizowane. Czym był system północny, którego, który stworzyła Katarzyna Wielka? To jest taka troszkę bajeczka. Wypada wielkiemu mocarstwu mieć cały system polityczny. A system północny to jest. Przymierze rosyjsko-pruskie i państwa satelickie, które są zmuszone do poczynań tych dwóch sojuszników się stosować. Ale tak naprawdę to jest byt troszkę przesadzony, mający pokazywać, że Rosja jest, stworzyła system równoległy i przeciwstawny systemowi południowemu, obejmującemu przede wszystkim Francję i Austrię, no Francję z Hiszpanią oczywiście. Ten system północny załamał się u schyłku lat 60., na początku wojny turecko-rosyjskiej. No, ale jak powiadam, wypadało wielkiemu mocarstwu mówić, że ma cały system państw wokół siebie. Przewidywała ona wojnę religijną w Polsce i posłała jej pokój wraz z armią. Ta wojna pojawiła się jedynie po to, by bronić dysydentów w przypadku, gdyby chciano użyć przeciwko nim siły. Ludzie zdziwili się widokiem armii rosyjskiej stacjonującej w środku Polski z zachowywaniem większej dyscypliny niż ta, którą kiedykolwiek osiągnęły oddziały polskie. Wzbogacała ona kraj zamiast go dewastować. Była tam tylko po to, by strzec tolerancji. Te zagraniczne oddziały musiały dać przykład rozsądku i go dały. To oczywiście publicystyka Woltera, który szerzył w świecie rosyjską propagandę. Za pieniądze. Za pieniądze. Mogę zapytać, czy jako pierwszy? Diderot jeszcze także był przecież w Moskwie, w Petersburgu i też był honorowany. Fałszem jest tutaj w ogóle słowo tolerancja. Katarzyna zażądała od Polski karnie, w zamian za, za, za to, zemsty za to, że sprawy dysydenckie nie podjęto ani na Sejmie Koronacyjnym, ani 1764, ani na Sejmie 66 roku, zażądała równouprawnienia politycznego innowierców. Tego nie było w żadnym kraju europejskim. Europa XVIII wieku jest Europą państw wyznaniowych. Francja dawno wyrzuciła hugonotów i była krajem katolickim. W Anglii, najbardziej oświeconym kraju europejskim, katolicy nie mieli żadnych praw politycznych. Rosja była krajem prawosławnym, Prusy protestanckim i tak dalej, Austria katolickim. Ten, to równouprawnienie polityczne jest czymś zupełnie innym niż tolerancja religijna. Tolerancja religijna polega na Znoszeniu, bo to znaczy tolero, czyli tolerowaniu obcych wyznań w różnych zakresach. W Polsce ta tolerancja religijna była dosyć szeroka w skali europejskiej, ale równocześnie tolerancja była mitem zachodniej Europy, mitem oświeconych. I Katarzyna, dbając o swoją propagandę, przedstawiała wymuszanie równouprawnienia innowierców, dysydentów, czyli w polskich warunkach protestantów i prawosławnych. Protestanci to byli i ewangelicy, i kalwiniści. Przedstawiała wymuszanie ich równouprawnienia jako tolerancję, ale jak Stanisław August napisał, że zgadzałby się jedynie na tolerancję, to otrzymał odpowiedź: Psi, cóż tolerancja, tolerancja w Polsce od dawna istnieje. My chcemy równouprawnienia politycznego, no tylko na zachód, to tego propagandziści Katarzyny na zachodzie nie, nie prostowali. Myśląc o ostatnich latach Rzeczypospolitej i o tym, jaką rolę odegrała w naszej historii Katarzyna Wielka, skupiamy się oczywiście na tym wszystkim, co najlepiej znamy, czyli konstytucji 3 maja, później Targowicy, wojnie w obronie konstytucji 3 maja. I troszkę gdzieś tam, przyznam się szczerze, że mi troszkę uciekła z tej świadomości historycznej to, co działo się po drugiej stronie Morza Bałtyckiego. Bo Szwecja, jak się okazuje, także była pod y, rosyjskimi wpływami, Szwecja także miała ambasadorów, którzy coś próbowali dyktować. I dzisiaj zastanawiam się, dzisiaj chciałem zadać pani profesor to pytanie, dlaczego w Szwecji Katarzyna Wielka pozwoliła na zamach stanu, na przewrót yy, i na odzyskanie pewnego rodzaju suwerenności? Pełnej suwerenności. A w Polsce nie pozwoliła? Miała wybór. Mianowicie Katarzyna była zaangażowana w wojnie tureckiej od 1768 roku. Ta wojna trwała do 1774, no de facto trochę krócej, w 71. była rozstrzygnięta. Ale dwa kraje wyszły z Wielkiej Wojny Północnej jako rosyjskie protektoraty Rzeczpospolita i Szwecja. I w Rzeczpospolitej mamy Konfederację Barską od ostatniego dnia lutego 1768. Ona się dopiero kończy w 72 roku latem no, kończy się to rozbiorem, prawda? A Gustaw III dokonuje swego zamachu w sierpniu 1772. Katarzyna nie skończyła jeszcze wojny tureckiej. Zbuntowana Polska, równolegle przy, przygotowywany od schyłku 69 roku rozbiór, nie była w stanie równocześnie ingerować w Szwecji. I Szwecja ocalała dzięki temu, że Katarzyna wybrała podległość Polski zamiast Szwecji. Oczywiście to było w interesie Rosji przez Polskę, jak się miało Polskę, to się szło na to się miało wpływy w, nie, w Rzeszy Niemieckiej i szło się na zachód Europy. Szwecja była jednak na okrainach tej Europy. Polska była najważniejszą zdobyczą Rosji w Wielkiej Wojnie Północnej. Polska jest od pierwszego od pierwszej dekady XVIII wieku od Rosji uzależniona. Po wielkim zwycięstwie pod Połtawą. Część trzecia. Semirami Semiramida Północy. I część trzecia to chyba to na co czekają wszyscy spragnieni różnych romantycznych, czy może sensacyjnych historii z dawnych wieków, bo ustrój Rosji pod rządami Katarzyny Wielkiej ktoś nazwał faworytyzmem. Dziwne słowo. Pewnie to słowo pochodzi od terminu faworyt. Właśnie co może znaczyć ten termin, faworytyzm? No, to są aktualni kochankowie, którzy przy. Nieza, przy Katarzyna oficjalnie była niezamężna, no, wpływali mniej lub bardziej na Katarzynę. Największy wpływ miał ten faworyt, który nastał w lutym 1774 roku, czyli Grigorij Aleksandrowicz Patiomkin. Który, jak przestał być faworytem, kochankiem, to pozostał wielkim rosyjskim mężem stanu. I zawsze do końca życia jak to napisał jego biograf Łopatin może nie był współrządcą, ale miał kolosalny wpływ na rządy. Ale nigdzie nie jest powiedziane, że kiedykolwiek Katarzyna zrezygnowała z tego, żeby mieć ostatnie słowo, żeby samej decydować. Na samym początku władzy uczyła się wiele od nikity Panina swojego. On był P.O. kanclerza, bo nie był, pod, nie był kanclerzem oficjalnie, był szefem resortu spraw zagranicznych, Kolegium Spraw Zagranicznych. Ale po kilku latach w gruncie rzeczy tego Panina już lekko odsuwała na dalszy plan. W czasie pierwszego rozbioru to już jest widoczne. To była jednak wysok, wybitna indywidualność, no a na przykład lata 1790-91, kiedy w 1991 powstaje niby ta wielka koalicja przeciwko Rosji, opisał to Robert Howard Lord w drugim rozbiorze Polski na podstawie rosyjskich źródeł, bo miał do nich dostęp, Katarina Konstans Invicta, Katarzyna niepoddająca się, wciąż niezwyciężona. Rosja była w bardzo trudnej sytuacji, miała jeszcze wojnę z Turcją, a groziła jej wojna z Anglią i Prusami równocześnie. I jednak nie poddała się, no czekała czasu, że załamały się te plany wojenne. To była wybitna indywidualność polityczna. Izabel de Madariaga, angielska badaczka hiszpańskiego pochodzenia, która napisała najważniejszą dotąd książkę o Katarzynie chyba, najpełniejszą, podkreśla to na każdym kroku, że to była ona była prawdziwym mężem stanu i chyba była nim. Czy ta funkcja posiadania faworytów była w jakiś sposób na początku jej kariery taką przepustką do zyskania władzy? Nie, nie była. Dlatego, że to, że była żoną Piotra III, rozstrzygało, że została wielką księżną, a ten niedobry charakter i niedobre nastawienie polityczne Piotra zdecydowało, że widać było ten kontrast i na nią postawiła rosyjska elita. Żaden z tych faworytów może, znaczy pociągiem miał duży wpływ, ale też nie zawsze decydował. To widać chociażby w relacjach z Polską. Miał na końcu wpływ duży płatą Zubow. Jest, właśnie się teraz ukazał artykuł takiego badacza białoruskiego, Wadzima Ani o Iggelsztremiu jako ambasadorze i szefie wojsk w Polsce, tuż przed w 1993 roku i 1994. I widać jednak ten, na tym, w tym artykule, jak na wybuchu powstania zaważyła rosyjska polityka. Rosja nie chciała wybuchu powstania prowokować, to znaczy zamysł płatona Zubowa. Ale czy to nie był także zamysł Katarzyny, to polegało na tym, że oni chcieli zredukowanej polskiej armii za darmo sobie wcielić od razu. Na Litwie sobie ścielili 20 tysięcy żołnierzy, i chcieli sobie też wcielić w koronie. I to się nie udało. To było jedną z najważniejszych przyczyn wybuchu insurrekcji kościuszkowskiej. I tutaj wpływ płatona Zubowa jest wyraźny, ale Katarzyna też nie była od tego. Nie jest to dowód, że oddała step państwa w ręce tego młodego faworyta. Nie. Wydaje mi się, że ten faworytyzm jest mocno. Przesadzony, i że to jest takie modne viromance. Ale chce pani profesor powiedzieć, że Katarzyna Wielka nie była nigdy zakochana? A, tego nie chcę powiedzieć. Ale emocje u mężczyzn niekoniecznie muszą przesłaniać e, e, racjonalne postępowanie w polityce. I w jej wypadku też chyba tak było. Ja czytałam, jest wydana znakomita korespondencja między Katarzyną a Paciomkinem. I widać w tej korespondencji tę racjonalną argumentację obojga, to, że Katarzyna nawet w okresie wielkiego zafascynowania Watiomkinem, a on był najwybitniejszy z tych kochanków, no zachowuje własne zdanie i forsuje je, przeforsowuje je. Dziś w dobie femininatywów orientuje się, że nie ma żeńskiego odpowiednika mąż stanu. Mianem męża stanu nazwa pani Katarzyna Wielką. Trudno się z tym nie zgodzić, ale jaki był... Jej pomysł na reformę tego państwa. Zdaje się, że chciała być takim zupełnym prekursorem, wprowadzając ten swój słynny nakaz, czyli kodeks praw. No tak, Rosja miała kodeks praw z połowy XVII wieku, a każdy oświecony władca uważał się za predestynowanego do stworzenia kodeksu nowoczesnych praw, nowoczesnego kodeksu praw. I Katarzyna już w początkach panowania, w 1767 roku, Zwołała wielki zjazd przedstawicieli wszystkich rosyjskich stanów i różnych grup politycznych. Każda z nich miała przedstawić potrzeby swojego stanu, potrzeby swoich zawodów, także i nie z tego miano ułożyć nowy kodeks praw. Nic z tego nie wyszło, bo stała komisja, a potem przestała istnieć nic z tego nie wyszło, ale propagandowo do dziś jest to na Zachodzie bardzo nośne. Wielka legislatorka. Semiramida północy, i tak dalej. Natomiast realne są trzy wielkie ustawy Katarzyny. Kod, ukaz o guberniach z 1775 roku, gdzie stworzono podział kraju, administracyjny podział kraju na gubernie, bardziej odpowiadający potrzebom absolutyzmu i rozrostu tego imperium. E, między innymi wtedy ta autonomia infant została mocno e, zawężona. I dwie, wiel, dwa wielkie ukazy z 1785 5, roku, żałowana jak gramota Gorodam i żałowana jak gramota czyli wielki ukaz dla miast i wielki ukaz dla mm, szlachty, wprowadzające dużą taką organizację autonomiczną, jakby takie na wzór polskich sejmików i administracji szlacheckiej, na wzór urzędów polskich autonomicznych, tylko że nad tymi wszystkimi nowatorskimi instytucjami zawsze decydujący głos miał gubernator. A ta reforma, zwłaszcza ta urzędnicza dla szlachty, załamała się nie tylko dlatego, że pozorną była ta autonomia szlachty, ale i dlatego, że zabrakło ludzi wykształconych, zdolnych do kierowania lokalnymi, do zarządzania lokalnego, i dlatego też. Po w trzecim rozbiorze, polska autonomia szlachty, te urzędy lokalne, prawda, marszałkostwa i tak dalej, nadal się utrzymały, bo nie było rosyjskich urzędników tylu, którzy mogliby to przejąć. To do powstania listopadowego się utrzymało. Jestem starym wariatem, całkiem zakochanym w Katarzynie. Skazania tego wynika, jak myślę, że imperatorowa Istotnie jest osobą świętą. Czczę świętą Teresę i świętą Urszulę, jednak wolę od nich świętą Katarzynę. Panie profesor, prawda jest taka, że jeżeli poczytamy sobie troszkę dzieł Woltera i, i to, co pisał on Rosji, to trudno, żeby się nie zgodzić z tym, gdy nazywa się wa starym wariatem, bo to są jakieś zachwyty nad państwem, które absolutnie nie było państwem oświeconym. Czy to Francuz wykreował ten wizerunek i ten przydomek z Miramidy Północy? Nazywano ją tak, nie wiem czy to Wolter I powiedział, w ogóle określenie Semiramida przeszło ze starożytności, z Babilonu, prawda, przeszło do nowożytnych czasów i chyba nie jedna Semiramida była, nie jedna osoba była tak określana, ale do Katarzyny, no, wydaje się, że to miało dwa źródła. Po pierwsze pochlebstwo, bo płaciła za to. I zależało jej na tej opinii, a po drugie, była wybitną władczynią. W Moim przekonaniu, zdecydowanie była wybitną władczynią. I na początku już mówiłam, że wystawiła w 1782 roku, czyli w dwudziestolecie swojego panowania, ten pomnik jednej w sadni, jeździec miedziany, falkoneta, wybitne dzieło rzeźbi rzeźbiarskie, Piotrowi I. No, mogła wystawić. Kto inny naraziłby się na satyry, na, na, śmie na śmiech i tak dalej. W Rosji było oczywiste, że to była władczyni, która dla imperium zrobiła tyle samo co Piotr. Piotr przebił Rosję do Morza Bałtyckiego, Katarzyna osadziła silnie Rosję nad Morzem Czarnym. Utrwaliła to imperium, no i jak sama mówiła, otorżennoje Woz ich, czyli Przywróciła imperium to, co rzekomo od niego zostało odcięte, czyli ziemie, które zagrabiła na Polsce. To przecież była największa część Polski, którą Rosja przejęła, a jeszcze poprawiono to po Kongresie Wiedeńskim. Rosjanie już w 1993 roku uważali, że Prusy dostały trochę za dużo, a kiedyś staną się potencjalne. Będą, będą kiedyś wrogiem Rosji. To się zresztą stało od 1879 roku po kongresie berlińskim, prawda? Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku te granice posiadłości Prus i Rosji, z, jeśli idzie o ziemię polskie, zmieniono. Ale fundament tego położyła Katarzyna. Zdobycze terytorialne Katarzyny wielkie są oczywiście niewątpliwe, to chyba za jej sprawą do Rosji trafił Krym. Gruzja. E, Krym to jest osobna historia, ale rzeczywiście Rosja e, najpierw wymusiła na Turcji życzenie e, się krymskiego, prawda? Po e, w pokoju w Kuczyku i Narodzie w 1774 roku, a w 1783 roku, po pewnej prowokacji, podbiła Krym własnym wojskiem. I od tego czasu to była do 1959 roku, kiedy Chruszczow ofiarował Krym Ukrainie. To było rosyjskie władztwo. Mówimy troszkę o tym wizerunku. Rzeczywiście, trudno się nie zgodzić, że od strony politycznej Katarzyna Wielka była osobą wybitą. Natomiast jak żyło się poddanym Katarzyny Wielkiej? Zdaje się, że straszne ilości chłopów uciekały jednak pod koniec XVIII wieku z Rosji do Rzeczypospolitej. To zbiegostwo chłopów z Rosji do Rzeczypospolitej istniało cały czas także w XVII wieku. Także wcześniej, ponieważ w Rosji obowiązywała chłopu 25-letnia służba wojskowa. Ale właśnie za Katarzyny taki ukaz, który pozwalał chłopom przybyłym za zagranicy na pewną wolniznę, akurat spowodował pewne zahamowanie tego e, zbiegostwa, a e, na dużą skalę zmienił trend e, przepływu mas poddanych, przynmieniła siła. Patiomkin, odkąd zdobył te, na Turcji te tereny pokojem kuczuk Kainardzi. no to te wsie potem kinowskie tworzyły wtedy, kiedy Katarzyna tam przejeżdżała, ale realnie prowadził cały czas osadnictwo. Ono szło powoli i kiepsko na tych stepach, ale szło kosztem Polski. Tysiącami tak zwany regiment woronecki, który buszował na polskich kresach w latach 84 od 84 do marca 87, porywał chłopów całymi rodzinami. Ten jeden regiment to około 60 tysięcy chłopów porwał. Ksawery Branicki, żonaty z Rosjanką, prawdopodobnie nieślubną córką Katarzyny, więc niepodejrzewany o antyrosyjskość pisał, że nawet w jego dobrach rosyjscy, jak to się nazywa, ten, kto werbuje, werbownicy, brali, fundowali chłopom, zbierali chłopów w karczmach, fundowali im gorzałkę, jak już ich upili, podsuwali im papiery, żeby podpisali, że chcą do Rosji. No typowa taka Pozorna zgoda, typowy dokument Bumaga Rosyjska, wyciągnięta nielegalnie przecież. I w ten sposób nawet z Branickiego tysiącami wyciągano osiedleńców. To była walka w całej Europie o zaludnienie ziem. Bogaty był kraj, nie który miał duży teren, ale który miał duże osadnictwo, który szczycił się demograficznymi sukcesami. Jest taka praca jednego z angielskich badaczy o tym, jak Katarzyna od lat 60. już forsowała imigrację do Rosji. Jak zachęcała zachodnich chłopów, zwłaszcza w Rzeszy, prawda, żeby imigrowali do Rosji. I no przecież ci Niemcy nadwołzańscy nie wzięli się tam, nie osiedlili się tam w XX wieku, tylko właśnie od XVIII. A co z czarną legendą? Znaczy może nie czarną legendą, tylko tą całą legendą związaną z obyczajowością. Co Ile prawdy jest w tym, jak wyglądały te jej relacje? Ile prawdy jest w tym, w tej historii o tym, jak ona zmarła? No zmarła w wyniku wylewu krwi do mózgu, tak? A że to się stało w ustępie, no to to się każdemu może zdarzyć. To viromanse, te romanse są zdecydowanie przejaskrawione. To ma być taki właśnie dla ludu taka opowieść, ale niezależnie od tego, że ona zmieniała tych kochanków, nie ma żadnego dowodu, że traciła władzę nad kierowaniem państwem. I, I to ona o tym państwie decydowała. Ona sobie dobierała e, współpracowników. Na ogół bardzo e, korzystnie to czyniła. Ja, z tym, oui, romance, to jest, no po prostu musi być ludowa historia, prawda? Musi być coś strawnego, coś, co pochłania człowieka, a nie tylko smutna rzeczywistość, czy okrutna rzeczywistość polityczna. I w wypadku Katarzyny mamy te dwa nurty. Jeden nurt o tym, jaką była władczynią Rosji co dla Rosji zrobiła, a drugi to jest ta, to życie romansowe. No, oba są prawdziwe, tylko że ten drugi. Nie, wa, nie, za, nie zaważył nad tym, że była wybitną władczynią. Mówiliśmy dużo o tym, co dała Katarzyna Wielka Rosji, a kim jest Katarzyna Wielka dla Rosji współczesnej? Czy ona stanowi jakiś punkt odniesienia, choćby dla współczesnej władzy na Kremlu? Jak jest z Putinem, tego po prostu nie wiem, ale w latach 60 jako studentka pojechałam do Rosji. W Polsce się mówiło wtedy, że carat jest godny potępienia, i tak dalej. A my w Petersburgu nagle słyszymy peany na cześć Piotra Wielkiego i peany na cześć Katarzyny II. I Katarzyna II stanowi jeden z fundamentów rosyjskiej dumy imperialnej. A ta jej sława wychodzi poza Rosję. Pamiętamy, że w gabinecie Angeli Merkel jest pomnik Katarzyny, którą ona uważała za swojego politycznego czczeronego, prawda? I pewnie uważa nadal. Zachodni, zachodnich monografii czy ży, życiorysów Katarzyny II, nie tylko w romanse, jest sporo. I wszyscy jednak dostrzegają rolę Katarzyny jako wybitnej władczyni, która utwier... rozszerzyła i utwierdziła imperium. Aleksander był władcą, może największej sławy jako imperator to on rozdawał w Wiedniu, prawda? On decydował w dużym stopniu w Wiedniu, ale fundamenty tego bez Katarzyny fundamentów by nie było. Na pewno była to władczynie wybitna i tym gorzej dla nas, że się nam tak akurat trafiło, że wtedy, kiedy byliśmy osłabieni jeszcze, próbowaliśmy się z tego osłabienia wyrwać za wybitnej władczyni, która nam to na to nie pozwoliła, zniszczyła nas. Szanowna pani profesor, bardzo dziękuję i. Myślę, że moi nasi słuchacze zgodzą się z tym, że chętnie będziemy panią gościć na, w, jeszcze w wielu innych odcinkach podcastu Muzeum Historii Polski i inne Historie Polski. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję bardzo panu za zaproszenie i chętnie jeszcze przyjdę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka i zapraszam do subskrypcji kanału Muzeum Historii Polski bo dzięki temu nie przegapicie Państwo kolejnych naszych materiałów. Cezary Korycki, do usłyszenia.